Oddaj zdrowie w dobre ręce. Drużyny Stadionu Śląskiego Chorzów i Ruchu Radzionków z rocznika 2011 dobrze zaczęły ligowy sezon w drugiej wojewódzkiej lidze kategorii D1 i szybko potwierdziły, że należą do głównych faworytów całych rozgrywek. W ostatnią środę kwietnia w ramach odrabiania zaległości z trzeciej kolejki wiosennych spotkań zieloni i żółtoczarni zmierzyli się w Chorzowie. Mecz bardzo udanie zaczęli przyjezdni. Trzecia minuta, dalekie wybicie od własnej bramki autorstwa bramkarza Ruchu. Piłka trafiła pod nogi Filipa Tobura, a ten umieścił ją w siatce i żółto-czarni wyszli na prowadzenie. Cztery minuty później gospodarze mogli mieć już stratę dwubramkową. Rzut wolny, zamieszanie w okolicach pola karnego stadionu i kończył to wszystko Tymon Bryła, ale przeniósł piłkę nad poprzeczką. W 11 minucie do wyrównania mogli doprowadzić chorzowianie. Bartosz Bujak po rzucie rożnym głową sprawdził umiejętności golkipera z Radzionkowa. W pierwszej odsłonie jedni i drudzy mieli jednak tak naprawdę spore problemy z zawiązaniem i wykończeniem swoich ofensywnych akcji. Aż do 35 minuty sprawnie przedostali się na połowę stadionu żółto-czarni. Piłkę na lewej nodze ułożył sobie Tymon Bryła i podwyższył prowadzenie gości na 2-0. Taki rezultat utrzymał się do przerwy, choć jeszcze przed przerwą podopieczni trenera Tomasza Wieczorka próbowali ruszyć do odrabiania strat. Realizację swoich zamiarów kontynuowali również po zmianie stron, ale piłka nie chciała wpaść do siatki Ruchu. Tymczasem w 52 minucie mogło być 3-0 dla Radzionkowian. Piotr Tobur po rzucie rożnym trafił w słupek. Minutę później na połowie rywala ładnie przy piłce utrzymał się Aleks Michalski, ale jego strzał obronił golkiper Ruchu. Przewaga zielonych na boisku stawała się coraz wyraźniejsza. Goście starali się pilnować korzystnego rezultatu. 57 minuta, jeszcze raz Michalski, tym razem futbolówka frunie nad bramką gości. Również 5 minut później gospodarzom nie udało się trafić w światło bramki. 69 minuta, z dystansu przymierzył Filip Wójcik. Końcami palców futbolówkę na rzut rożny zbił bramkarz Cidrów. Czas upływał, a stadion wciąż nie potrafił odczarować bramki gości. To okazja Michalskiego, tym razem futbolówka przetoczyła się tuż obok słupka. Podopieczni trenera Tomasza Wieczorka walczyli do samego końca, ale tego dnia skuteczność nie była ich mocną stroną. To już doliczony czas gry. Aaron Stasie próbował trafić z rzutu wolnego. Po chwili arbiter zagwizdał po raz ostatni. Stadion Śląski Chorzów przegrał z Ruchem Radzionków 0-2. Ta dzisiejsza porażka tak naprawdę nic nie zmienia. Skupiamy się na każdym kolejnym meczu. I jesteśmy takim zespołem, który może przyjechać do Radzionkowa i spokojnie tam wygrać. Wierzę w to. Mam taką nadzieję i jestem o tym przekonany. Na pewno też determinuje to przeciwnik, który dzisiaj bardzo dobrze się bronił. Bronił nisko, był bardzo blisko siebie, zamykał przestrzenie i ciężko było wykreować sytuację strzelecką. Sytuacja, przy której straciliśmy pierwszą bramkę, na pewno też zdeterminowała jakby działania drużyny przeciwnej. Bronili się nisko, nie chcieli jakby tej gry budować. Wynik też im na to pozwalał, więc było bardzo ciężko w tym meczu. Tych meczów jest przed nami bardzo dużo. Każdy kolejny jest tak samo ważny. Na tym się skupiamy i trzeba pracować dalej. Ta porażka nic tak naprawdę nie zmienia.